nadzorczej, jest to kompetencja zgromadzenia wspólników, czyli moja. Ta informacja na piśmie wymaga pisemnego ustosunkowania się, także proszę to sformułować na piśmie, zostawić do biura rady i nie pan, jeżeli pan koresponduje z prezesem wodociągów, to jest to pana jakby sprawa prywatna. Jeżeli jako radny chce pan mieć informację, tak jest w naszym statucie, regulaminie, pisemna interpelacja, pisemna odpowiedź. Panie prezesie, proszę się ustosunkować do tej śmieci i do tego wypustu. Pierwsza sprawa, śmieci, ja chciałbym powiedzieć, że pan tutaj bardzo nieładnie sformułował, że wyciągamy ręce po pieniądze do naszych odbiorców. Nie, nie wyciągamy ręce do naszych odbiorców. Robimy coś dla odbiorców, a niestety każda inwestycja jest związana z kosztami. A koszty to są nie tylko koszty inwestycyjne, są to potem koszty odpisów amortyzacyjnych, różnych podatków, między innymi też zakorzystanie z pasa drogowego, eksploatacyjne, niestety. Szybkie może porównanie, jak ktoś kupuje samochód, to potem koszty troszkę go zjadają. Więc bardzo bym prosił nie używać takiego sformułowania, że my wyciągamy. Bo właściwie odwracając wrotę, moglibyśmy powiedzieć, nie róbmy nic, nie będziemy wyciągać. Dobrze. Drugie. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że w tym roku nie było żadnych podwyżek dla pracowników, a są to przecież normalni ludzie, którzy też są reprezentowani przez różne rady pracownicze, związki zawodowe i też mają do nas wiele pretensji, dlaczego nie. No teraz już wiedzą, dlaczego nie. Sprawa śmieci. No niestety na śmieci w strefie ochrony sanitarnej spółka bezpośrednio nie ma wpływu. Walczymy z tym problemem od lat. Każdorazowo, jeżeli coś takiego się pokaże, zgłaszamy czy na policję, czy do tutaj straży miejskiej. Jednak no, jest to trudne do upilnowania, a niejednokrotnie nawet niebezpieczne dla pracowników zakładu zapełnienia wody. Bo jeżeli zostanie taki incydent zauważony, że ktoś coś tam wywozi i my interweniujemy, to znaczy pracownik idzie, zwraca uwagę, no to nieraz nawet i do rękoczynów dochodzi. Więc mówię tu, no zresztą to nawet nie jest naszym zadaniem pilnowanie niewłaściwego wywozu czy gospodarki śmieciami przez, no przeważnie są to gospodarstwa no, indywidualne, domowe. No uważam, że są odpowiednie słuszne ku temu, prawda? Radność była krótka, zgłaszany na policję, policja do cyklu. Ale to nie chodzi, żeby policjant zbierał śmieci, tylko żeby rozpoczął procedurę, żeby wyjaśnić, kto to te śmieci tam dał. Chyba tak o to chodzi. Proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Jest już na dobrej drodze do podpisania przez pana prezydenta. Także mam nadzieję, że podpisał, tak? Pan prezydent podpisał tą ustawę. Także mam nadzieję, że problem zniknie. A w tej chwili, no, kto może, kto stara się dzikie miejsca wysypywania śmieci niwelować. Prosimy je zgłaszać do Straży Miejskiej, a generalnie jest odpowiedzialny za to właściciel nieruchomości. Proszę pana. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę, żeby przed chwilą przyjęli uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji wodociągów, a konsekwencją tego są taryfy. No naprawdę nie da się z niczego coś zrobić. No coś na czymśmy głosowali, czytaliście panowie i na komisji, i macie dokumenty, i macie jakieś plany, i wiecie co te wodociągi chcą zrobić. Efektem czego są te taryfy. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanie? Proszę pana Andrzeja. Panie minister, czy pan chwileczkę? Pytałem, co zakopano? Dlaczego w ogóle robiono tam wykopy? Jest tam zakopane. Dlaczego złożono tam śmieci na strefie? Czy zakład tam jakieś próby robił? Nie, my nie prowadzimy żadnych próbów wykopów, nie robimy, więc no, nie bardzo kojarzę, o jakie panu chodzi w tych wykopach. No, tam jakiś sprzęt, kopalki. No to nie był teren wodociągu. To dobre. Pan prezes
prezes powiedział, że nie robił i to jest wystarczająca odpowiedź. Jeszcze raz mówię, za nieruchomość odpowiada jej właściciel. No to jest właściciel tej nieruchomości. Dziękuję. Proszę pana radny Jana. Proszę pan radny Jana. Ja chciałem jeszcze się odnieść do słów pana radnego Halewki, po pierwsze, czyli kiedy, owszem, to jest konsekwencja pewnego rodzaju, natomiast kiedy była, no jest konsekwencja, natomiast przy okazji, kiedy ktoś nie pamięta, że radny Kinowski próbował rozpocząć dyskusję na podwórze, przy okazji tego, to został reprymenda skierowana w stosunku do niego, że nie mówił teraz o podwyżkach, także to jest tylko taka jedna moja uwaga. Ja chciałem poinformować, że koło radnych Platformy Obywatelskiej wstrzyma się od głosu, gdyż uważam, że to jest jednak zbyt, w pewnym miejscu jest to zbyt daleko idąca podwyżka, bo dochodzi do tam tego wspomnienia 25-30%. Natomiast sama idea podwyżek, no niestety tak jest trend i taki jest wszystko, wygląda, że muszą być. Także tyle z naszej strony. Jeszcze się odnoszę do słów pana przewodniczącego na komisji. Owszem, trzeba podejmować trudne decyzje, natomiast no, muszą być wszystkie przemyślane i przeanalizowane, a nie tylko po to, żeby podnosić rękę za. Dziękuję bardzo. Tak. Dobrze, ja tylko powiem tak, bo chciałoby się zjeść ciastko i mieć ciastko, ale niestety tak się nie da. Proszę pani. Znaczy ja jednak chciałam z całą mocą tutaj podkreślić, że i przypomnieć, że otrzymaliśmy 18 milionów euro. Została wykonana niesamowita inwestycja na terenie naszej gminy. Zostało wykonanych, nie chcę już, bo nie pamiętam, ile kilometrów sieci kanalizacyjnej, wodociągowej. 56 kilometrów i 16. Została zmodernizowana i zwiększona przepustowość oczyszczalni ścieków i mamy całkiem nowy zakład uzdatniania wody. I było to z pełną konsekwencją. Jak pisaliśmy ten wniosek, były prognozy, jakie mogą być wzrost cen wody i za odbiór ścieków w naszej gminie. Były przerażające te prognozy. 30-40% przez parę lat podwyżka. Dzięki naprawdę wielkim oszczędnościom i też to, co mówił teraz tutaj pan prezes, płacą, które wcale nie są wysokie w spółce, a trzeba było zatrudnić wiele fachowców do tego, aby cały ten fundusz spójności obsłużyć i pod względem technicznym i ekonomicznym, zadanie zostało wykonane i konsekwencją tego największą w planach finansowych jest amortyzacja. Ta amortyzacja to jest kilka milionów złotych, czyli z roku na rok jest duży wzrost amortyzacji. Pierwsze próby i rozmowy ze spółką na temat podwyżek i szukania jakichś były parę miesięcy temu i naprawdę wydaje mi się, że zrobiono w spółce wiele, aby doprowadzić do tego, żeby ta podwyżka, która naprawdę jest nieunikniona, była jak najmniej dotkliwa dla mieszkańców, bo przecież my też sobie zdajemy z tego sprawę, że woda to jest podstawa życia i każdy tą wodę bierze. Jeżeli chodzi o kanalizację, dotyczy to 60% naszych mieszkańców. Czekają nas, proszę państwa, w przyszłości dalsze decyzje. Mieszkańcy Babicy, mieszkańcy Wysokiej, Stanisławia Górnego też chcą mieć wodociąg z sieci miejskiej, też chcą mieć kanalizację. Będziemy musieli podjąć decyzję, czy wchodzić w tereny bardzo słabo zurbanizowane, gdzie kilka kilometrów jest prowadzenia rur kanalizacyjnych, wodociągowych bez żadnego odbiorcy. Ale konsekwencją realizowania tej inwestycji, no niestety, jest zmiana cen wody i ścieków. Chciałam tu przypomnieć, kilka ładnych lat temu taką sobie tutaj przyjęliśmy metodę takiego solidaryzmu społecznego, że cena wody i cena ścieków jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Bo powinno być tak, bo cena wody dla mieszkańca Wadowic jest inna niż na przykład mieszkańca Gorzenia, gdyby ją liczyć tylko w kosztach. Ale jeżeli uważamy, że jesteśmy jedną wspólnotą samorządową, jest ten solidaryzm społeczny, no to niestety ta podwyżka dotyczy nas wszystkich.
I naprawdę proszę sobie nie wyobrażać, że czy spółka, czy burmistrz, czy niektórzy radni chcą podwyżki dla mieszkańców. Nie chcą. Ta podwyżka jest przeanalizowana i naprawdę nie ma innego wyjścia. Poza tym musimy spełnić pewne warunki, żeby dostać jeszcze zatrzymaną część funduszy z tego Funduszu Spójności, część środków. I dlatego na pewno decyzja powinna być rozważna, powinna być, wszystkie aspekty powinny być przeanalizowane, no ale taka jest rzeczywistość. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanie? Proszę pana. No dla mnie, jak już mówiłem, co do tego wszystkiego, to cóż, trudno się zgodzić, no tak musi być niestety w tym momencie, że są te podwyżki, no podkreślam jeszcze raz, że się nie zgadzamy ze skalą. Dziękuję bardzo. Ale trochę tu nastąpiła pomyłka fiskalna, pan radny mówi o 30% to Warszawa, a my mamy 14,8%. Jest różnica zasadnicza. Dlatego szukam, żeby się nie pomylić, natomiast była tam, pamiętam, spora. 30% podnoszą wodociągi warszawskie. Proszę się zapoznać z materiałami. Jest pełna 20%. 14,8 dokładnie tyle wynika z tego. W projekcie uchwały jest tyle zapisane. Proszę, pan radny Klinowski. To ściśle w tym razie, skoro pani burmistrz nie pozwala panią panu udzielić odpowiedzi na moje zapytanie w formie ustnej, ale również w interpelacjach też pisanie dopisałem już właśnie tą prośbę dla wszystkich radnych. Dobrze, dziękuję. Chodzimy o tej chwili do zabiegu. Proszę, pan radny Olewka. Ja chciałbym odwrócę do pana Janosa. Nie możemy w ogóle podwyżki nie dawać, jeżeli chodzi o taryfy. W ogóle. My możemy jako rada podjąć decyzję, że my będziemy płacić za wszystką wodę dla mieszkańców. Bo spółka jest gminna. Spółka jest gminna. Czy więc w tej formie, czy w tej formie, to tak obciąża to gminę. No. Dziękuję. Proszę kończyć to, bo już zaczyna się polemika. No, jest to nieunikniona podwyżka, natomiast jak mówię, nie chodzi o to, żeby nie zmieniać, tylko żeby w innej skali, także no, to jest zasadnicza różnica. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanie? Ale to... Czy pan radny zwrócił uwagę, jaka jest prognoza na następne lata, kiedy nie ma tak dużych inwestycji? I jest to przysłane przy jedną propozycję na radę bym miał. 1%. Generalnie mieliśmy tylko kilka dni, bo wczoraj na tą prezentację no i nie było jednak mimo wszystko czasu na głębokie analizy. Także no, oczywiście wymagałoby to spotkania z ekspertami, wymagałoby to spotkania z panem prezesem. Także na ten moment dziękuję. Głosuję przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani, panów radnych jest za? Projekt dotyczy wyrażenia... Przepraszam, jeszcze na chwilę. Dziękuję panu prezesowi i zarządowi jeszcze na przestrzeń. Posiedzam jest dlatego. Dziękuję jeszcze raz za przybycie. Proszę pani kierownik. Projekt dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na niezabudowanej. Składające się z dwóch działek o łącznej powierzchni 17 arów 8 metrów kwadratowych położonej w Wadowicach przy Alei Wolności. Zgodnie z miejscowym planem nieruchomość położona jest częściowo w terenach budowlanych, ale w bardzo niewielkiej części i w terenach zieleni nieurządzonej o znaczeniu ekologicznym. Sprzedaż nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w trybie przetargowym. Dziękuję. Czy jakieś pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Proszę o opinię komisji. No nie, pozytywna przy 5 głosach jeszcze nie widzę. Dziękuję.